Dobry wieczór Państwu. Witamy na pomeczowej konferencji prasowej. Przypomnę, że spotkanie zakończyło się zwycięstwem GKS-u Tychy 2-1. Razem z nami trener drużyny gości, pan Radosław Mroczkowski, którego poproszę teraz o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór Państwu. Cóż można powiedzieć po takim meczu, gdzie praktycznie dobrze zaczynamy. Mamy mecz pod kontrolą, prowadzimy grę, mamy sytuacje, które powinniśmy, myślę, w pierwszej połowie zamienić na bramki. Tutaj ten wynik powinniśmy podwyższyć i może wcześniej otworzyć, podwyższyć, bo mieliśmy naprawdę dobre, doskonałe okazje z kontrataku. No i to, co nas zabiło, myślę, że ta nerwowość, która ta bramka stracona w taki bardzo dziwny sposób, bo zabrakło nam koncentracji i dostaliśmy do szatni bramkę, której się nie spodziewaliśmy absolutnie. I myślę, że ta bramka dała takiej dużą nerwowości, ale i zespół grał troszeczkę w drugiej połowie za nerwowo. Pewno możemy sobie mieć pretensje do siebie, że ten mecz, że nie strzeliśmy więcej bramek, bo były ku temu okazje. Cóż, no tak w piłce bywa, chociaż trudno się z tym pogodzić, bo z tej przewagi, którą mieliśmy z gry, z posiadania piłki, powinno coś nam więcej się tutaj darzyć. I tyle mogę powiedzieć, no bo cóż to opowiadać po tym spotkaniu. Na pewno nas to przytłoczyło, bo nie spodziewaliśmy się, no, uważam, że graliśmy dobrze w piłkę, a przegraliśmy spotkanie. Tyle, dziękuję. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GKS-u Tychy, pan Juri Szatałow. Panie trenerze, tradycyjnie poproszę o pomeczowy komentarz. No, na pewno cieszymy się tradycyjnie z tych trzech punktów u siebie. Jeżeli to króciutko podsumować dzisiejsze spotkanie, to można znaleźć plus. Jeden tylko. Poza trzema punktami, to na pewno drużyna pokazała charakter. W ogóle gra się nie kleiła ani w pierwszej, ani w drugiej połowie, bodajże zrobiliśmy ciekawych, można powiedzieć, kilka akcji, można na palcach tylko to przeliczyć jednej ręki. Ale zdobywamy bardzo ważne dla klubu trzy punkty. Na pewno tutaj morale muszą się podnieść, na pewno odrobinkę, można powiedzieć, może nie dużo, ale odrobinkę złapią luzu w graniu. Czego nam brakuje? Widać, że chłopacy pod wysokim napięciem wychodzą na boisko, także to czuć nawet w szatnie, że mocno im zależy na zwycięstwie i na pewno to wszystko ich blokuje, ale to, co powiedziałem, na pewno pokazali dzisiaj charakter i z tego najbardziej jestem zadowolony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Katowicki Sport. Pamiętam, że kiedy się na 100% już okazało, że Łukasz Grzeszczyk zagra, bo to był taki duży znak zapytania przed tym meczem. No, walczyliśmy. Wypadł nam bezpośrednio 5 minut przed meczem w Suwałkach. Straciliśmy Łukasza, nie mógł nawet podnieść nogi. No i walczyliśmy z tym parę dni i dopiero dzisiaj przed odprawą po rozmowie i z lekarzem, i z nim. Łukasz zdecydował się na grę, także tutaj cieszymy się z tego. Zresztą udowodnił, że jest bardzo mocno potrzebny nam, żeby wygrywać mecz. Pan sobie ewentualnie w ogóle wyobraża walkę o utrzymanie bez niego? To znaczy, jak to mówią, nie ma ludzi niezastąpionych. Zawsze można zastąpić, tylko pytanie, lepiej będzie, czy będzie gorzej? Oczywiście tak, że tutaj no ktoś by musiał go zmienić, ale no na pewno to byłoby dla nas na pewno strata, bo tutaj jest zawodnik, który potrafi w ofensywie dużo zdziałać. To tak przed kolejnymi meczami też będą znaki zapytania, też się to będzie ważyło, no bo się mówi, że ten uraz jest taki dość przewlekły. Tak, bo to jest kontuzja taka przewlekła, to nie gdzieś tam złamanie czy naderwanie, to jest zapalenie mięśnia i to będzie ryzykował, to na jego, to znaczy od niego dużo będzie zależało, jeżeli będzie chciał ryzykować, to będzie grał na pewno. Ale to, tak jak pan wspomniał, na pewno przed każdym meczem będzie wielki znak zapytania i decyzja będzie podejmowana bezpośrednio przed meczem. Skąd pomysł na Mateusza Mączyńskiego gdzieś na tej pozycji defensywnego pomocnika? No, powiem tak, na pewno spróbowaliśmy parę razy wystawić go, ustawić w treningach taktycznych.
na tej pozycji, no i dobrze wypadał, także podjęliśmy taką decyzję, żeby go spróbować w meczu i ja myślę, że nie wyszło najgorzej, także bardzo dobrze walczył, tam kilka piłek wygrał, ale to na pewno nie można jego ocenić tam w 100% obiektywnie, bo cała drużyna na pewno gdzieś tam nie grała w piłkę dzisiaj, bardziej można powiedzieć walczyliśmy, bo to walczyć to w ogóle to jest inny rozdział sportu, ale akurat dzisiaj to było potrzebne i powalczyć dobrze i pokazać charakter. To jest takie, pamiętam, że duże wotum nieufności względem tych trzech defensywnych pomocników, czyli Zasawickiego, Mikołajewskiego i Szumilasa, którzy na ławce zasiedli. Jeszcze raz nie zrozumiałem pytania. No to jest taki sygnał troszeczkę na brak zaufania dla tych trzech defensywnych pomocników, którzy na ławce zasiedli. To znaczy dzisiaj graliśmy jednym defensywnym. Pruchnik był defensywnym pomocnikiem. Aha, a tych na ławce. To znaczy nie, no to jest prosta sprawa. Decyduje forma po takim wyjeździe, jak byliśmy w Słowakach, na pewno parę nocy spędziliśmy w autobusie. Ja myślę, że tutaj była ważna sprawa, kto najszybciej dojdzie do formy i kto najlepiej w tygodniu wypada, to pokazuje chęć taką maksymalną i na pewno ma duże szanse, bardzo duże szanse, żeby grać w pierwszej 11. Michał Pawlak, Tygodnik Nowe Info. Panie trenerze, nie za dużo tych żółtych kartek dzisiaj. Kadra nie jest zbyt szeroka, wasi piłkarze tych kartek nałapali dzisiaj trochę. No wie pan, no zgadzam się z panem, na pewno dużo. Zresztą wypada dwóch zawodników za żółte kartki. Ale coś zrobisz, jak nie idzie pograć w piłkę, to trzeba gdzieś tam przekraczać przepisy, powalczyć, pogryźć przeciwnika. Wszystkie tutaj akurat sposoby dzisiaj były potrzebne, tak żeby ten mecz, to co mówiłem, wyszarpać. Panie trenerze, to jeszcze zapytam o Szumilasa i ocenę jego gry w tej drugiej połowie, no bo w pewnym momencie kazaliście mu się zamienić z Radzewiczem stronami. Spalił się troszkę dzisiaj? Tak. To znaczy, temu młodemu człowiekowi można wybaczyć, bo spaliła się cała drużyna, bo widać było to w szatni, już przed meczem próbowaliśmy dać gdzieś więcej luzu, ale to nie jest takie proste, ale do młodego na pewno umiejętności ma duże. I tak jak rozmawiamy tutaj, na pewno odrobinkę się spalił i dużo takich strat miał i no, nie wyszedł mu ten mecz dzisiaj. Pamiętam, że jeszcze o zmianę Gancarczyka zapytam, to jakieś względy zdrowotne, czy obawa przed czerwoną kartką? To znaczy, tutaj wszystko można powiedzieć razem i zaczął odrobinkę siadać, na pewno to zawodnik nie jest młody, który ma 18 lat, po meczu, który był parę dni temu. Na pewno gdzieś odrobinkę siadł motorycznie i tutaj ja uważam, akurat z tą zmianą trafiliśmy. Tanżyna zastąpił Gancarczyka bardzo, bardzo fajnie, także wprowadził dużo agresji i świeżości w odbiorze. Mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.